Bronowanie, siewy czy żniwa to kolejne etapy produkcji rolnej. Kiedyś wykonywane ręcznie lub przy pomocy prostych narzędzi i zwierząt pociągowych. Współcześnie są realizowane przy użyciu skomplikowanych maszyn, ciągników czy kombajnów. Ich naprawą i obsługą zajmują się specjaliści nazywani mechanikami, operatorami pojazdów i maszyn rolniczych. Grzegorz Kutkowski jest mechanikiem operatorem, który naprawia i obsługuje nowoczesne maszyny rolnicze, wyposażone w zaawansowane technologie. Razem z nim w tej samej firmie pracuje też Cezary Suszycki. Najbardziej to się zajmuje elektroniką, w ciągnikach i w opryskiwaczach. Podobnie Krzysztof Bieniek, który w zawodzie jest już ponad 30 lat i nie wyobraża sobie innego sposobu na życie. Ziemia jest dookoła tyle, że trzeba ją uprawiać. No, wszyscy nie zejdziemy z niej, ani nie rzucimy, no bo to innej rady nie ma. No trzeba ją uprawiać. Dariusz Romanowski w tej firmie piastuje stanowisko kierownicze. Przedsiębiorstwo zajmuje się nie tylko sprzedażą i serwisowaniem maszyn rolniczych, ale też produkcją rolną. Nie przez przypadek, ponieważ ojciec prowadzi firmę od 20 lat oficjalnie, od 30 lat zajmuje się uprawą ziemi i od tego to wszystko, jak można powiedzieć, poszło. Teraz gospodarstwo liczy kilkanaście tysięcy hektarów ziemi i wymaga sztabu ludzi, którzy będą w stanie taki areał obrobić. Ale by było to możliwe, potrzeba też wielu specjalistycznych maszyn. Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych zajmuje się serwisowaniem ciągników, maszyn i kombajnów służących na przykład do siewu i zbioru zbóż, ziemniaków czy buraków. Naprawa takiego sprzętu zależy od usterki, którą zgłasza klient. Na przykład mówi, że są takie i takie awarie, na przykład, że nie jedzie, czy coś tam. Jak są jakieś błędy, podłączam komputerem, sprawdzam, czy to nie jest elektroniczna usterka. Jak jest elektroniczna, to usuwam, a jak jest mechaniczna, no to wtedy ciągnik się rozbiera i się patrzy. Oprócz tego taka osoba może też wykonywać zabiegi agrotechniczne. Należą do nich m.in. orka, bronowanie, opryski czy nawożenie. Zawód mechanika, operatora nie należy do łatwych. Ktoś, kto chce pracować w takim fachu, musi mieć do tego predyspozycje i nie każda osoba się tutaj sprawdzi. Osoba, która jest kompetentna, sumienna, rzetelna, no i co jest najważniejsze, żeby robiła od A do Z swoje, wiedziała, co to robi i no, jednak kreowała wizerunek firmy. Tu trzeba dużego zaangażowania i gotowości do pracy. Niby ta mechanika jest podobna do tej związanej z naprawą samochodów, ale tutaj wysiłku trzeba włożyć dużo więcej. Widać się tutaj po załączonych obrazkach, że gabaryty tych maszyn są większe. No zdemontowanie koła z ciągnika no niestety pochłonie więcej energii jak zdemontowanie koła z samochodu. Napraw maszyn dokonuje się zarówno w warsztacie, jak i u klienta. W tej drugiej sytuacji trzeba być przygotowanym na trudne warunki pracy. Te maszyny pracują w oborach, pracują w chlewniach, także jak się, takie odstraszające może być to, że jak się pojedzie do takiej maszyny, no niestety ona nie zawsze jest umyta, rolnik nie posiada przykładowo myjki, no a trzeba tą maszynę niestety naprawić. No i to jest może taki ból, gdzie młodzi bardziej się tego obawiają i nie chcą po prostu podejmować takiej pracy, no bo to niektórzy może uważają to za haniebne, no nie wiem. Współcześnie mechanik, operator pracujący w serwisie korzysta z bardzo specjalistycznego zestawu narzędzi. Młotek to coś, czego tutaj używa się bardzo rzadko. Zarówno operator, jak i mechanik musi umieć korzystać ze specjalistycznego komputera. To coś, czego w tej pracy się po prostu wymaga. To czy 7 lat temu, jak przyszedłem tutaj, no to jeszcze nie było aż tak zaawansowanych rzeczy, jak standard komputera. Wcześniej można było na 11 czy 15 mechaników zlecić, żeby tylko dwóch to umiał. W tym momencie musi to każdy umieć. Technika po prostu jest związana z tym, że teraz bez rzeczy takie jak komputer diagnostyczny po prostu nawet nie możemy wyjść za drzwi.
Praca mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych nie jest prosta, a tym bardziej nie należy do najprzyjemniejszych. Tu trzeba liczyć się z trudnymi warunkami pracy, nieustannym wymogiem kształcenia się i rozwijania w nowoczesnych technologiach. Są jednak i korzyści tego wszystkiego. Praca w tym zawodzie może się po prostu opłacać. Myślę, że zarobki są większe w serwisie maszyn rolniczych niż w serwisach samochodowych. No, myślę, że tak, myślę, że to. Poza tym w tej pracy trudno się nudzić, tu każdy dzień przynosi coś nowego. Mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych powinien spełniać określone wymogi. Pożądane predyspozycje i cechy charakteru, uzdolnienia techniczne, zdolności manualne, odpowiedzialność, sprawność fizyczna, dokładność. W poszukiwaniu pracy w tym zawodzie pomoże odpowiednie wykształcenie. Formy kształcenia. Zasadnicza szkoła zawodowa 3 lata. Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Egzaminy. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Egzamin zawodowy. W trakcie nauki zdobywa się 2 kwalifikacje składające się na ten zawód. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie oraz obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie. Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu, pisemnej i praktycznej, umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego wyżej wymienione kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub egzamin czeladniczy. Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie. Technik mechanizacji rolnictwa. Aby zdobyć nowy zawód na poziomie technika, wymagane jest również uzyskanie wykształcenia średniego. Możliwości zatrudnienia. Mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych może liczyć na zatrudnienie w różnych miejscach. Oto niektóre z nich. Przedsiębiorstwa technicznej obsługi rolnictwa, usługowe, zakłady naprawcze. Zawody pokrewne. Technik-mechanik. Technik mechanizacji rolnictwa. Współczesne gospodarstwa rolne to bardzo często prawdziwe fabryki, które bez maszyn nie byłyby w stanie funkcjonować, ale rolnictwo nie zawsze było tak zmechanizowane, jak jest obecnie. Ciekawostka. Zanim powstał pierwszy ciągnik rolniczy, podstawowe prace na polu wykonywano przy pomocy zwierząt pociągowych, głównie koni, bydła czy osłów. Przełom nadszedł w połowie XIX wieku, nazywanego wiekiem maszyn parowych. Wówczas zaczęto używać lokomobili, czyli parowych maszyn pociągowych. Pierwszy ciągnik z silnikiem spalinowym powstał pod koniec tego samego stulecia. Pierwszy polski ciągnik, zwany ciągówką, opuścił taśmę fabryki Ursus w 1922 roku.